Adolfo Constanzo urodził się 1 listopada 1962 roku. Chłopczyk został ochrzczony i nawet był ministrantem. Natomiast gdy razem z matką podróżował na Haiti, bardzo zainteresował się wudu. Jego matka także zajmowała się kultem Santeria i razem z synem składała ofiary z owoców, a nawet zwierząt. Matka twierdziła, że Adolfo jest kimś wyjątkowym, o potężnej mocy. To sprawiło, że syn także w to uwierzył i czuł się ponad innymi ludźmi. Gdy był nastolatkiem, udało mu się znaleźć swojego pierwszego mistrza, który miał uczyć go magii. Mężczyzna praktykował religię palo, w której do ceremonii używa się części ciał ludzi i składa ofiary ze zwierząt, gotując je w specjalnym kotle, a wszystko po to, by zyskać kontrolę nad duszami zmarłych. I choć radził sobie świetnie w magii, to jednak dużo gorzej szło mu w szkole, przez co rzucił naukę i zajął się fizyczną pracą. Adolfo przeszedł także na wyższy poziom w swoim kulcie, bo został inicjowany na kapłana. W końcu czarownik przeniósł się do stolicy Meksyku, gdzie nie brakowało osób zajmujących się różnymi ścieżkami magii, także tych dotyczących składania ofiar z żywych istot. Z czasem młody czarownik założył swoją własną magiczną grupę i znalazł swoich zwolenników. Ich grupa służyła jak firma, bo używali oni magii na zlecenie i przepowiadali przyszłość, czy przyciągali szczęście dla bogatych handlarzy narkotyków, którzy uwielbiali oglądać ich ceremonie, bo nie ma co ukrywać, że były one bardzo krwawe. Obejmowały one zabijanie kurczaków, węży czy małych lwów i grupa miała coraz więcej klientów. Z ich usług korzystały nawet znane piosenkarki, producenci filmowi, aktorzy, jednak w większości handlarze narkotyków, dla których przepowiadali oni przyszłość, czy odprawiali magię, by w ich pracy dobrze się wiodło. Z czasem jednak zwierzęta, czy nawet stare kości ludzi, to było za mało i członkowie kultu zdecydowali, że ich magia będzie silniejsza, jeśli będą zabijać ludzi. Usługi Adolfo cieszyły się ogromną popularnością i był on tak bogaty, że kupił sobie posiadłości w Meksyku. Jego wyznawcy naprawdę wierzyli, że posiada on niesamowite zdolności i może ochronić ich przed złapaniem. Adolfo Constanzo chciał stać się partnerem biznesowym jednej z najpotężniejszych rodzin, jakie znał, czyli Calzadas. Rodzina nie zgodziła się, więc zaprosił ich do siebie i 7 z nich znaleziono potem bez uszu, palców, a nawet bez mózgu. Potem Adolfo wpadł na nowy pomysł i doszedł do wniosku, że więcej pieniędzy zdobędzie nie dzięki przepowiadaniu przyszłości czy rzucaniu zaklęć, ale na sprzedaży narkotyków. Wkrótce Adolfo złapał romantyczny kontakt z Sarą Aldrete, czyli seryjną morderczynią, która stała się jego najwyższą kapłanką. Kobieta słynęła z wielkiej urody, która pomagała jej werbować mężczyzn do sekty. Niektórzy uważają, że cierpiała na rozdwojenie osobowości. Razem zajmowali się swoim kultem, ale też przemytem narkotyków. Kobieta przedstawiła Adolfo szefowi gangu, który zajmował się sprowadzaniem narkotyków. Z czasem młody czarownik nauczył członków gangu, jak uprawiać magię i składać ofiary, by zyskać potrzebne rzeczy. W końcu jednak udało mu się zwerbować do sekty wysoko postawionych oficerów policji, dzięki czemu miał wszystkie informacje na temat akcji policji i był chroniony prowadząc swój narkotykowy biznes. Warto wspomnieć, że Constanzo przekonał swoich wyznawców, że ma potęgę, dzięki której ochroni ich nawet przed śmiercią. Cały czas werbował sobie nowe osoby do swojej sekty, które kradły z cmentarzy zwłoki do magii. W końcu jednak biznes narkotykowy zaczął się rozrastać i pojawiało się coraz więcej grup, które sprowadzały i sprzedawały narkotyki. Adolfo zabijał więc członków innych grup, by ich biznes był bezpieczny. Co ciekawe, choć odbierał życie ludziom, to pozostawał nieuchwytny dla policji. Razem z swoją sektą zabijał rytualnie ludzi, by następnie dzięki temu aktowi zyskać wystarczającą moc, by uczynić członków gangu niewidzialnymi dla policji. W końcu jednak prawo w Meksyku zaczęło być bardziej brane pod uwagę i tropiono policjantów szpiegów i zajęto się na poważnie zniszczeniem gangów sprzedających narkotyki. To jednak nie powstrzymało Adolfo przed zabijaniem ludzi, a wręcz tylko to zwiększyło, bo mężczyzna twierdził, że trzeba jeszcze więcej ofiar z ludzi, by dusze zmarłych ich wszystkich chroniły. Istnienie tajemniczej sekty zabijającej ludzi nie było potwierdzone, aż do czasu, gdy zginął pewien student i prawda zaczęła wychodzić na jaw.
Pewnego dnia Adolfo musiał chwilowo opuścić swoją sektę, by wybrać się do stolicy w celu wykonania rytuału dla ważnej osoby. Podczas jego nieobecności przywódczynią grupy została Sara, która dostała ważne zadanie porwania studenta i złożenia jego krwi i mózgu dla duchów, co miało dać Adolfo ogromną inteligencję. Padło na Marka Kilroya, które przybyło na wakacjach w mieście Matamoros razem z przyjaciółmi. Niestety na chwilę Mark został sam i wtedy to się stało. Porywacze poruszali się ciężarówką, z której mężczyźnie jednak udało się uciec. Niestety dość szybko sprzymierzeńcy gangsterów go odnaleźli. Jego przyjaciele szybko zgłosili sprawę na policję, poszukiwano go, ale nic to nie dawało. Media o tym pisały, pokazywano to w telewizji, nawet rodzice chłopaka przyjechali, by go szukać, ale mijały tygodnie i mało kto miał jeszcze nadzieję, że uda się znaleźć Marka. Dopiero po długim czasie policja, jadąc za pewnym handlarzem narkotyków, trafiła na Marka i prawdę o tym, co mu się stało. Przełom nastąpił, gdy jeden z członków gangu Adolfo próbował przejechać niepostrzeżenie obok policji, sądząc, że moce przywódcy sekty uczyniły, że jest niewidzialny. Policja złapała mężczyznę na pewnym ranczu, gdzie znaleziono także narkotyki. Nie znaleziono tam jednak tylko narkotyków, ale też zdjęcie Marka wiszące na ścianie. W trakcie przesłuchań w końcu wyszła prawda o tajemniczym kulcie i zaginionym studencie. Dzięki temu, że członek gangu chętnie o wszystkim mówił, bo myślał, że moc duchów ochroni go przed odpowiedzialnością. Jak twierdził handlarz narkotyków, Mark był torturowany i gwałcony, aż ostatecznie zmiażdżono mu kark i głowę maczetą. Jego mózg następnie ugotowano, a Adolfo twierdził, że dzięki temu zyska inteligencję studenta. Ciało studenta pochowano w pobliżu rancza. W końcu odkopano ciało Marka pochowane na ranczu, ale nie tylko jego. Było tam mnóstwo ciał pozbawionych różnych części, od mózgów i palców po głowy i nogi. Policja wiedziała już o kulcie, więc szukano jego przywódcy. I choć Adolfo zniknął, to stawił po sobie pewien magiczny kocioł, który dostał od swojego mistrza, którym gotował części ofiar, by przywołać duchy. Potem wezwano pewnego duchowego uzdrowiciela, by ten odprawił nad szopą, gdzie uprawiano czarną magię i zabijano ludzi, stosowne oczyszczenia. W tym rytuale mężczyzna podpalił szopę, niszcząc nie tylko ją, ale też magiczny kocioł, z którym Adolfo był bardzo związany. To wszystko widział Constanzo w telewizji, który razem z swoimi wspólnikami ukrywał się w mieście Meksyk. Gdy na to patrzył, wpadł w prawdziwy szał i zapragnął śmierci, więc poprosił, by jeden z jego wspólników go zastrzelił. I tak też się stało. Po jego śmierci wspólnicy dobrowolnie poddali się karze więzienia. Sarę Aldrete, nazywaną też matką chrzestną, skazano na 62 lata więzienia. 5 strasznych horrorów, które nie pozwolą ci zasnąć. Link do filmiku na ten temat w opisie.